Cześć, Pasieka Gromadzeń, 30 maja. Akacja coraz lepiej kwitnie u mnie na pasiece. Nie są jakoś bardzo okwiecone te drzewka. Jak oglądam inne akacje tam rowerkiem czy w pracy wracam samochodem, to niektóre są po prostu całe białe, całe w kwiatach. Te drzewka nie są jakoś tak bardzo, ale akacja kwitnie. Ciekawi mnie, czy pszczółki nosiły już nektaru. Będę robił przeglądy, to się zajrzeć, czy coś się leje. Mam nadzieję, że tak. Od miodobrania, czyli cały poprzedni weekend, ponieważ miodobranie robiłem od piątku do niedzieli, nie zaglądałem do pszczół. Teraz jest czwartek, więc jeżeli chodzi o tamte pierwsze ule, które przeglądałem i zabierałem ramki z miodem w piątek, no to minęło 6 dni, tutaj parę uli, 5 dni, no i tutaj te od niedzieli. No i teraz też nie będę zaglądał do wszystkich. Ogólnie chcę sprawdzić, jak jest w ulikach, czy już się pojawiają jajeczka, czy się matki unasienniły, czy są matki. Jeżeli nie ma, no to będę zaglądał jeszcze jutro, dziś, jutro i no i cóż, będzie to oznaczało prawdopodobnie, że nie wróciła z lotu godowego. No ale to sprawdzimy, no i chcę sprawdzić piątkę, czy tam się pojawiła matka, czy są jakieś jajeczka, czy jest bez matek. Ponieważ przy ostatnim przeglądzie były takie mateczniki ratunkowe, larw już brakowało. Więc może być taka sytuacja, że jest bez matek, więc wtedy prawdopodobnie będę musiał z jednego ulika, jeżeli się unasieniła weselnym, to przełożyć, ale mówię, tam kurczę mam bakwasty, nie chcę do ula numer 5 dać bakwasta, bo tam i krainki mają za ciasno, muszę podnosić, robić nadstawki i tak dalej. Ale możliwe, że matkę zabiorę z tego odkładu jednoramkowego. On jest dosyć słaby. Jeżeli tutaj matka pierwsza się wygryzła, ponieważ jest to matka z mateczniku ratunkowego. Tutaj były dwa mateczniki. Jeden ten duży, co pokazywałem, ale z niego nic się nie wygryzło. Wygryzło się z drugiego matecznika. Matka sobie po prostu... Pszczoły po prostu matkę sobie wyhodowały. Także ten matecznik długi, no niestety, możliwe, że był chory. Ktoś tam w komentarzu pisał, że takie długie czasami oznaczają, że larwa opada. I no tak się zastanawiałem, czy mówi prawdę, czy ze złośliwości, chyba miał rację. Także fajnie, że w komentarzu ktoś to powiedział. Człowiek się zastanawiał, teraz wie, no i widział, że się nic nie wygryzło. Także nie zawsze takie długie mateczniki to akurat wyjdą super matki, bo może to być oznaka jakiejś wady. Nie wiem, czy jajeczka, czy czego. Ale ogólnie tam wyhodowały inną matkę. No i się wygryzła, taka dosyć fajna, duża się wydaje. No i tą matkę bym podłożył no, do piątki, ponieważ nie mam za bardzo co innego. Tu jest ratunkowa z primy. Więc tak myślę, ale zobaczymy. Zaraz będę sprawdzał te uliki, może od tamtej strony zacznę. Aha, co jeszcze u mnie? No u mnie tak, tutaj nie ma jedynki, to już ostatnio były te uliki. Ten stary ul po dziadku, który miał prawie 50 lat, został przeze mnie już zlikwidowany z tego względu, że po prostu gnił. Były tam mrówki i ten ul głównie ze względu na starość, bo już miał prawie 50 lat, ale mrówki zrobiły to, że zaczęły się mnożyć w rogu ula, od dołu szły w belką do góry, porobiły tam kanaliki, to zaczęło pleśnieć, gnić, no i niestety tam pszczoły padły głównie właśnie z tego powodu, że mrówki po prostu wprowadziły wilgoć. No, a drugą nowością u mnie jest podkurzacz, bo stary po dziadku odmówił posłuszeństwo. Te miejsce, gdzie tutaj po prostu się wsypuje te próchno, te paliwo do podkurzacza, jak to niektórzy sprzedają.
No, zerwało się i po prostu to latało w górę, w dół, no nie trzymało się. Trochę się trzymało, jak się po prostu dało tą przykrywkę, ale no nie na tyle, że akurat trafiało, bo tam z dołu jest taka dziurka, jak jest tutaj, z której z Mieszka idzie powietrze. No i po prostu nie nachodziło to na siebie i no nie dało się używać. Można było coś próbować, ale on już był stary po prostu i też słabo się kopciło. No już tam kiedyś wspominałem, że chyba trzeba je wymienić, no i się okazało, że po prostu już się nie dało. Dobra, idę do odkładów. No i zaglądamy. Fajne są te uliki. Ten daszek jest bardzo wygodny. Podczas wywożenia uliki samochodem nic się nie dzieje, nie spada. Zaglądam, czy nie ma jajeczek. Tutaj jest ramka z pokarmem, ale zastanawiam się, czy to był nakop, czy ramka, która była. Zaraz zajrzymy dalej, co jest. Tu nic nie widać, tylko niezasklepiony pokarm. To była ramka z suszem, którą dałem i po prostu część tutaj dałem syty miodowej, a część pewnie sobie przyniosły. Także jak widać, pszczół jest. Jakoś specjalnie tych biednych odkładów nie robię. No, jest jakaś miseczka. Ale na czym ta miseczka? Jak matki nie ma, to pusta. Widzicie? Jajeczek nie widać. Matki też na razie nie widać. No, nieciekawie. Nieco to pszczół dusz. Chyba jednak nie po części bałem. Są jajeczka. Pewnie nie będzie widać. Może się ktoś dojrzy. Pewnie nie złapie ostrości. No, nie ma szans. To musicie wierzyć, są jajeczka. Ale matki nie ma, ale jest jeszcze jedna ramka z węzłem. Zaglądamy tutaj. Co na węzie. Węza odrobiona. A matki nadal nie widzę. Tyle, że tam są jajeczka. Ciekawe. Nigdzie się umknęła. Jest i matka, tu chodzi. Sama jajeczka, jest matka z zielonym opalitkiem. Długo się ją szukało, ale jest. Także pierwszy ul, sukces. Teraz przechodzimy do drugiego. Tu widzę, że nawet klateczki nie zabrałem.
ogóle nie było za bardzo kiedy. Matka oczywiście była wypuszczona. Pusta klateczka się przykleiła do ramki przykleiły. I lecimy. Może zacznę tym razem od węzy. Czy one odbudowują? Bo to też tak, tą stronę już zaczęły odbudowywać. Także jest to też dobry zwiastun, ponieważ matka jest, pszczoły chcą budować dla niej miejsce, dla jej jajeczek. Tutaj nie widać, a ja sobie zerknę, czy są jajeczka. Są jajeczka, są jajeczka, szukamy matki. Ale zakitowały. Patrzcie, jaki matecznik robią. Ale jajeczka są, to też, więc o co chodzi z tym matecznikiem? Już by chciały matkę wymienić? Możliwe. Mleczkiem lekko podlany ten matecznik, ale jajeczka nie ma. Możliwe, że chciały cichą wymianę. To jest pokarm. Jest i matka. Szukałem ją długo. Widzicie? Chodzi. Ciężko znaleźć te młode matki. Chowają się. Niesamowicie. Jest i ona tutaj z numerkiem 22. Także ciężko znaleźć, kurczę, te matki. Ale jajeczek nie da się wam pokazać, bo po prostu moja kamerka nie łapie ostrości, więc spróbuję wszystkie łapać, ale żeby nie przedłużać, po prostu po wyszukaniu matki będę kolejne uliki pokazywał. Jestem przy uliku, w którym tą matkę nagrałem, jak wracała z lotu godowego. Ta się też chciała schować. Jest tutaj. Widzicie? Tutaj chodzi. No ta fajnie zasadziła dwie ramki jajeczek już. Te, które były z czerwiem. Na obu jest praktycznie całe jajeczek, także bardzo fajnie czerwi. Jak na początek, to ładnie dała radę. Dobra, teraz będzie tu. Tutaj jest z góry, widzę matkę, dlatego szybko chcę. Tak, jest. Widzicie? Jest. Czy są jajeczka? Powiem wam, że nie widać. No ogólnie ta matka jeszcze nie zaczęła czerwić. Nie widzę jajeczek, ale to nie znaczy, że jeszcze się może zdążyć unasienić. No, ważne, że jest w uliku. Aczkolwiek no trochę to martwi. Zobaczymy za parę dni.
Także matka jest, to jest ok, no ale tak oglądałem te ramki w słońcu i ani jednego jajeczka nie dojrzałem. Także może jutro zacznie znosić, może coś, no ciężko stwierdzić. Przynajmniej matka jest, nie zginęła podczas lotu. Kolejny ul, kolejna matka i tu jajeczka są. W tym uliku są. Także tutaj wszystko jest ok. No, w tamtym nie było tych jajeczek, znaczy nie było, no ja nie zauważyłem, może były. Wiecie, no zawsze może tak być, że tam parę było, dopiero zaczęła składać. I się nie dojrzało, no ale tak czy siak za parę dni się sprawdzi, bo matka jest. Może potrzebuje jeszcze czasu. Tutaj na razie kolejny ulik, w którym wszystko jest ok. Zostały te dwa. Tyle, że ten pierwszy to był ten z matecznikiem, co był jeden, ten duży, oraz drugi, gdzie była matka z ósemki. A w ósemce była podlana matka nieunasienniona. I też tam będziemy zaglądać. Ale na tą chwilę sprawdzimy te dwa uliki. Tu powinna być matka z czerwonym opalitkiem. Kaukaska. Kaukaskę ogólnie chciałbym przełożyć do leżaków. Słyszałem, że w leżakach dobrze. No tutaj w korpusowym no wpadła w ten nastrój, ale czy to wina ula, ciężko mi powiedzieć. Ale zastanawiam się, czy do tej piątki zamiast tej matki dać tam. No nic, będę myślał. Jutro będę chyba podkładał jakąś tam matkę, ale najpierw muszę dzisiaj zajrzeć. Może sama jajeczka, była jakaś matka, tylko jej ostatnio nie zauważyłem i nie znosiła jajeczek. Tutaj właściwie jest sporo czerwi ukrytego, ponieważ matka cały czas czerwi, jest to matka tutaj z czerwonym opalitkiem. Także ona tutaj od razu odkład był z matką czerwiącą. Od pszczół, które chciały się wyroić. No i widzicie, całe rameczki czerwią. Ta matka fajna, jest tak kaukaska. Zobaczymy tu na ramce, gdzie był pokarm. Tam jest jedna ramka z węzą i jeszcze zaraz pokażę. Jeszcze jest pusta z tego, co widzę z góry. Tu była ramka z suszem. Wszędzie są larwy podlane jajeczka. Ta strona tutaj fajnie pierzga. A z tej muszę podmuchać. Tutaj ciemno jest, bo pada cień. Tak, zajrzałem i tu też są jajeczka. O, patrzcie, co one tu budują. Dziką zabudowę jakąś mi tu z boku. Trzeba ją zaraz usunąć. Także sporo tutaj zawaliła jajkami. Sprawdzę, co jest na ramce tej. Też są jajeczka. O kurczę, cztery ramki i na czterech matka czerwi. Ta strona jest pusta. Widzicie, jak węzy odbudowały? Popatrzcie, ile tu jest tego pyłku ciemnego, co ostatnio mówiłem, że chyba jakaś facelia kwitnie. Widzicie, ile tu pełno jest tych. Kurczę, ciekawe z czego ten pyłek. Muszę rowerkiem pojeździć, wziąć pikusia. Szkoda, że nie mam tutaj większego tego ulika. Trzeba będzie też podkarmić ciastem. No bo już tak jak widać, nie mają tak dużo pokarmu. Wykarmiły troszkę.
Jeszcze jedna ramka tu powinna wejść, bo to są niby pięcioramkowe, a są cztery, no ale ostatnio to tak średnio to wyglądało, no ale spróbuję. Spróbuję dodać, bo no rozwija się ta rodzinka. Dobra, teraz sprawdzimy tą matkę ratunkową. Tutaj jest matka nieznakowana. Widzę, jajeczka są. Trzeba znaleźć matkę. Może dzisiaj jej nie będę znakował. O, jest tutaj. Zaraz ją zobaczycie. O, tutaj. Tu idzie z długim odwłoczkiem, takim żółciutkim. Jak bakwastowa wygląda, a jest z primy. Teraz zrobię tak, zabiorę matkę z tego ulika i podam do piątki. Mateczka jest zabrana. Idę ją oznaczyć. Po oznaczeniu podam w klatce do piątki. Zobaczymy, czy w ogóle jak się będą pszczoły zachowywać, ale tam no nie ma ani larwy, ani jajeczka, nic. Więc sądzę, że nie ma matki. Mateczka jest już. Ostrości nie mogę złapać. Z opalitkiem. Numer 1. I podamy ją tu do piątki. Najpierw ją położymy na ramkach, zobaczymy jak pszczoły się będą zachowywać. Zobaczymy tą stroną. Tak. Będzie zainteresowanie, czy one będą obchodzić tą klateczkę, czy wachlują skrzydełkami. No jak widać, już wachlują. No, zbierają się, że widzicie, spokojnie nie latają, bardzo jakoś na tej klateczce nie wyglądają agresywnie. Chwila, moment, obeszły całą klatkę. Także według mnie przyjęcie. No a jak to jest bez matek, no to taką matkę czerwiącą, która czerwi, ma tych feromonów dużo więcej niż taka matka nieunasienniona. No to jeżeli jest bez matek, no to 100% szansy. No nie wiem, co by się musiało stać, żeby rodzina, w której nie ma larw, w której nie ma jajeczek, w której nie ma po prostu matki od 2 tygodni, nie przyjęłaby matki, no naprawdę. To jak widać, no już za chwilę klateczki nie będzie widać. Ja ją po prostu odbezpieczę i dam na noc. Jutro sprawdzę, czy matka będzie chodzić na rameczkach. Mam nadzieję, że tak, ale na 99% jestem pewny. No na 100% nie powiem, że tak, bo zawsze się coś może zdarzyć, ale jestem przekonany, że ją przyjęła. Także jeżeli chodzi o podane matki linii AS, to w wszystkich ulikach oraz w tym ulu matki są. W dwóch jeszcze, czyli w jednym ulu odkładowym. I w tym nie znalazłem jajeczek, więc jeszcze nie zaczęły czerwić, ale są, więc myślę, że pogoda jest ładna, że się unasiennią. No chyba, że się spóźniły, ale skoro inne się zdołały unasiennić, no zobaczymy. Zobaczymy, jeszcze zajrzę do nich gdzieś w niedzielę, jak będę miał chwilę. Dzisiaj jest czwartek, no to jeszcze te 3 dni powinno starczyć. Będę musiał znowu zrobić przegląd do tych dwóch. Ale mam jeszcze reśnie. Nie wiem, czy widzieliście. Już mam czerwone. Ale szpaki też już latają. Co chwilę trzeba gonić. Także nawet fajnie to wygląda, że tyle pszczółek, ile podałem na tej chwili jest. Jeszcze jak te 2 rodzinki się rozczerwią, to będę mógł ogłosić sukces. Na razie czekamy.
podałem tą matkę nasienioną do tej piątki, dlatego że tutaj w tym odkładzie po prostu jest mało dosyć pszczoły, tą jedną bramkowe, no może by to jakoś tam pokarm jest, coś może by z tego było, ale ogólnie zabrałem matkę. Chcę podać tutaj ramki z trójki, ponieważ tutaj no po prostu gniazdo zaczerwione na maksa, piękne ramki, może na następnym odcinku nakręcę. Przeniosłem aż 4 ramki do góry, do miodni. Chcę jedną lub dwie podać po prostu tutaj i za tydzień podać kolejne matki. Chcę zamówić primy do ulików weselnych. Niedużo, nie wiem czy 5 wezmę, może 5, może mniej. I po prostu zrobię odkłady, prawdopodobnie tą rodzinkę z kaukaską po prostu już do korpusu jakiegoś przełożę. Z tego względu, że tutaj widzę, no są 4 ramki, piąta nie wejdzie, sprawdzałem. I chcę zrobić jej miejsce, bo no już jest na ciasno. Po prostu wali jajka gdzie się da, one mają siłę, żeby już je na 5-6 ramek z 2 ramki węzy dołożyć, no ale trzeba przełożyć po prostu do korpusu dziesiątki i tyle. Jest na to siła, będę miał wolny tam jeden ulik, zobaczymy, może jeszcze jakiś dokupię, a jak nie do ulików weselnych, mam jeszcze 2 uliki weselne, jedna matka tu, druga tu, no to 4 już powiedzmy mogę zamówić. O, a może jeszcze 4 lub 5 zamówię, zobaczymy. Dobra, także na dzisiaj to tyle. Cześć.